Dzień dobry, witam Tantaos i zapraszam na Let's Level Plants vs. Zombistwa. Tak więc, gdzie ostatni raz skończyliśmy? Coś tutaj w książce mi się pokazało. Jest tu coś do ulepszenia? No nic, co bym już posiadał. Was można kupić cukierkami, tak? Wyjątkiem ciebie. 100 cukierków trzeba mieć na każdego. Ja mam całe 13. Zobaczmy, czy się te ręce zombiaków resetują. Nie resetują się. Jestem na drugim miejscu. Ale ja nie mam czym już walczyć. Chyba, że te ręce trzeba tutaj dokupić. Nie. Za 20 kryształów 4 więcej. Na to się raczej nie skuszę. Musi być na to jakiś inny sposób. Cóż, tu trudno, nie zawalczę sobie tutaj ponownie. Chociaż można było tutaj jeszcze właśnie za oglądanie reklam. Ale nie wiem, czy jest mi to tego warte. A z reguły nie jest. I mogę sobie zagrać w Pinata Party. Bo dzisiaj jeszcze nie graliśmy. Jakie wyzwanie tutaj dzisiaj mam? Tak, wszyscy naraz. Co ty robisz? A, ty jesteś takim czymś. Pewnie w ten sposób mam się pozbyć. Tych z wiadrem na głowie, bo są dosyć wytrzymali z tego, co widać. Ciebie będę musiał się pozbyć. Teraz mam dosyć sporą ścianę obronną.
O, nie postawiłem go. No, ten jeden smok tam z przodu nie najlepiej stoi. I wystarczyło. Cóż mamy tu za nagrody? Okej. I złoto. Może później. Eventy. Czyli 50 uzbrojonych zombiaków trzeba pokonać dla nagrody. W porządku, zajrzałbym jeszcze tutaj. Czy to mi dało dodatkowo rośliny? Nie wiem, co zrobiła ta nagroda. Zajrzałbym jeszcze do ogrodu. I jest sporo złota. Dwie nowe sadzonki i nadal nie ma żadnego kwiatka ogólnie. To bym przyspieszył. To by było ciekawe. No bez kwiatka z bonusem ciężko będzie to wybrać. Tak, skusiłbym się na to. I zobaczymy, w jaki sposób się to mi przyda. A na obecną chwilę leciałbym dalej z fabułą gry. Te rośliny są moje. Więc nie moje, tylko twoje. One są dla miny. Dla mnie albo miny. Dla wózków minowych. Czyli te wózki, co po minach jeżdżą. Takich minach, w których się kopie. Nie takie miny, co eksplodują. Szalony Dave. Ciężko go zrozumieć. Przeżyj atak zombiaków z danymi ci roślinami. Zobaczmy, co mi tutaj dała gra. Już, jeszcze nie jestem gotowy.
Nieładnie zjadać mi te kwiatki. Może ciebie bym trochę spowolnił. To już wygląda bardzo, bardzo dobrze. To już naprawdę rzetelna siła ognia. I mamy nową roślinkę i widzieliśmy już tą piorunistą roślinkę w specjalnej misji. Tak więc strzela piorunem, który przeskakuje między przeciwnikami. Ma też dosyć fajną zdolność specjalną. Cóż mam tutaj? Tak, ten zestaw mi jak najbardziej odpowiada. Ty tam trochę zwolnij. Ciebie bym spowolnił nieco.
A pan kurczakowy będzie dosyć niebezpieczny. No właśnie. To było teraz niespodziewane. I kurczaki się przebiły. Nie pomyślałem o tym. Ale tak, przecież gra dała mi coś, czym zablokować kurczaki. A mianowicie... ciebie. I lecimy. Poczęstuj się, czyli... Ciebie bym zamroził na razie. Udało się bez rozlewu kurczaków. Troszkę ułatwimy sobie sprawę. Smażone kurczaczki. Gdzie jesteś, panie, z pianinem? A tutaj. Mam ciekawą zdolność, taką chmurkę strzelającą piorunem. I wydaje się, że ta chmurka zadaje też ogromne obrażenia. Małe kabum. I kolejna misja zaliczona. Lecimy dalej. Nie mogę poświęcić więcej niż 500 słoneczek. Chwila, moment. Jak to zrobić? Panów z kurczakami nie ma. Więc ciebie bym wyciągnął.
Ciebie bym wziął ze sobą. I zobaczmy. Zrobiłbym coś takiego. Sałata robi bardzo fajne obrażenia, więc... powinno pasować. Udało się. Trochę sobie pomogę. Trochę przestrzeni bym potrzebował. Doskonale. I cóż mi daje ta druga łopata? Już jedną miałem i wtedy powodowała, że otrzymujemy 25% ceny. Kolejne 25%? Wydawało mi się, że już zdobyłem... No niestety ma aktywowaną zdolność, która będzie powodować natychmiastowy cios specjalny. Ale trudno. I tak potrzebowałem w ogródku miejsca na roślinkę, która będzie produkować słońce. Co bym to zrobił? I jakoś poszło.
Poszło lepiej niż się spodziewałem. Doskonale. Chciałbym bym ustawił tutaj. Jeszcze jeden taki, w porządku. Jeszcze jeden taki. Nie, pokarm jeszcze bym sobie zaoszczędził. Bym ustawił jeszcze tutaj. I to jest chyba przedostatnia fala. Dokładnie. Ciebie bym jeszcze postawił tutaj. I teraz mogę odpalić cios specjalny. I zdobyliśmy arbuz. Zadaje ogromne obrażenia grupie zombiaków. W porządku. Wróciłbym do mapy. Czeka mnie prawdopodobnie nagroda. Tak jest. Cóż tutaj mam? 250 zł. I nasienie dla... piorunistego i nasienie dla ciebie. Jeszcze jeden. W porządku. 250 ponownie. Znowu piorunisty. Arbuzy. I wasabi. Następny dostanę za ukończenie 18 dnia. A spróbowałbym tej specjalnej misji teraz. Wow. Gdzie? Kto zgasił światła? Nikt.
użytkowniku Dave. Po prostu wylądowaliśmy w mrocznych czasach. Brzmi gloomy? Podejrzanie? Brzmi dla mnie podejrzanie? Tak jest. Ze względu na moje badania, ten obszar został zajęty przez plagę, a również słońce nie pada więcej z nieba. Więc potrzebujemy kogoś, kto oświetli nam to miejsce. Mam pomysł. Potrzebujemy słoneczne grzyby. Te chłopaki wiedzą nie tylko, jak obrócić do góry nogami sytuację. Wytwarzają więcej słońca niż sami rosną. Wspaniałe chłopaki, bardzo utalentowane. W porządku. Czyli otrzymamy takiego grzybka, który produkuje słoneczka, czyli ciebie nie będę potrzebował tutaj. A ze względu na to, że będzie tu dużo grobów, skusiłbym się... Gdzie on jest? Tu jesteś. Ty mi się przydasz? Zobaczmy. Posadzimy pierwsze grzybki. Czekaj jeszcze chwilę, nie jestem gotowy. Postawię mu sałatę na drodze. Więc te groby oznakowane słońcem zawierają, kto by się domyślił, słońce. Nie widziałem tam żadnych specjalnych zombiaków. Więc powinien sobie bez problemu w ten sposób poradzić z nimi. Zjedz sobie ten nagrobek. Może wpierw troszkę słońca bym potrzebował. Jedno wielkie kabum. O, sadzonki. Ostateczna fala. Tak więc wejdźcie proszę mi tutaj na pole walki, gdzie zrobimy sobie masowe bombardowanie. Nawet przeżyli.
przyspieszę trochę sprawę. Tak. W tym momencie zdobyłem nowego grzybka. I wracamy do mapy. I wylądowałem w średniowieczu. Czy zużył się mój klucz automatycznie, bo nie otwierałem kolejnego świata? No właśnie, wylądowałem aż tutaj. Daleko, daleko, daleko. To dziwne. Ale zdobyłem swoją nagrodę. Będę miał poziom dla ciebie. W porządku. Jednak na obecną chwilę wróciłbym do obecnego świata, żeby nie lecieć tak daleko do przodu. I ciebie mogę ulepszyć zaraz. Słoneczny grzybek. Za 1000 upgrade. Szybciej się ładuje. Więcej wytrzymuje. Niech będzie. Więc wracamy na dziki zachód. A co mi wpierw nie podpadło? Mam znowu 3 głowy do zdobycia, które chciałbym zdobyć ze starożytnego Egiptu. Na naszej dobrze znanej misji 18. No tak, wy jesteście już pod wpływem, a was chciałem do tego użyć. Ten potrójny strzał spróbuję użyć. Was bym wziął. I was. Zrobiłbym taką formację. W porządku. I 500. Czyli niech będzie w ten sposób. Lecimy. Mogę tu raczej przyspieszyć. Mam nadzieję, że w tej formacji się utrzymają. Wygląda dobrze, a nawet bardzo dobrze. Sadzonka.
No i na środku robi się ciasno, ale mogę was trochę spowolnić. No to nie do końca środek. Nie, 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 nie będziesz mnie zjadał tu. Minimalnie musiał im pomóc pod koniec. Ale poszło całkiem dobrze. I mam pierwszą głowę faraona dzisiaj. 100 złota. Troszkę punktów dla ciebie. Ty będziesz mieć za niedługo trzeci poziom. Nie, ogólnie nie chciałam iść dalej. Dlatego wracamy do mapy. I zajrzałbym do ogródka. No właśnie, dwie nowe sadzonki. I niestety żadna nie jest kwiatkiem dającym słoneczka. A tak, taką właśnie bym potrzebował, by jedną z tych cięższych misji przejść. A w międzyczasie zawalczymy sobie o drugą głowę faraona. Ta sama formacja. Ale tym razem postawię bardziej na siłę ataku, a nie na oszołomienie przeciwników. I zobaczmy, jak to wyjdzie. Przyspieszymy. Poleciało nawet. Nadchodzi wielka fala. I kolejne złoto poleciało. Trochę srebra. Nie, nie, nie. Nie gryź mnie tu, proszę. Doskonale. Kolejna głowa faraona zdobyta. Coraz to bliżej kolejnego poziomu. Ciebie mogę ulepszyć. Doskonale. Będzie się szybciej ładował. Nie mogę wyjść z powrotem na mapę. No niestety muszę kliknąć dalej.
Tak, wiem, 27 misja na mnie czeka. Ale jeszcze nie teraz, bo ja wracam do mapy. I na obecną chwilę mogę ulepszyć ciebie. Na dłużej będziesz zamrażać i szybciej będziesz się ładować. Doskonale. Co ja jeszcze chciałem zobaczyć? Ile ty robisz obrażeń w ogóle? 80. A ty? 60. Tak, kapusta jest naprawdę dobrą rośliną. Trzeba powiedzieć, jedna z najlepszych. Ogromne obrażenia za 100 słoneczek. I mam ciekawy pomysł na przeprowadzenie kolejnej walki. Te zombiaki stoją z reguły bardzo blisko siebie, a ja dostałem taką fajną roślinkę, która lubi przeskakiwać między przeciwnikami swoim atakiem. Więc robiłbym coś takiego. Wy? Wy? I was bym ustawił. I jeszcze jedna pójdzie na środek, w porządku. I teraz mam komplet. Pora przyspieszyć troszkę sprawę. Piorun ładnie przeskakuje między przeciwnikami. Srebro poleciało. Zdecydowanie bym powiedział, że to bardzo dobrze się sprawdziło. Jest srebro. Nie musiałem im pomagać. Doskonale. A te piorunki są na pierwszym poziomie dopiero. I 100 złota. I ty dostaniesz drugi poziom w końcu. A ty idziesz w kierunku trzeciego. Bardzo dobrze. I tak samo jak poprzednio, nie. Na 27 na razie się nie decyduję.
cóż mogę tutaj zrobić? Mogę ciebie ulepszyć. Co mi to da? Będziesz miał więcej życia i szybciej będziesz się ładować. Nie zwiększy to produkcji słońca mimo wszystko, ale okej. Ale im szybciej ciebie posadzę jako kolejnego kwiatka, tym szybciej wyprodukujesz mi słońce, więc jest okej. Jeszcze coś mogłem ulepszyć. Nic z tego, co posiadam. Więc w porządku. Pięć kryształów dostałem. A, to jest zagranie Pinata Party. Sześć dostanę, jeśli zgodzę się na darmowe granie, czyli oglądanie reklam. To mi akurat niezbyt odpowiada. Ale zobaczymy jeszcze. I gdzie to byłem fabularnie? W Dzikim Zachodzie. Misja 12. Była zaliczona przy 13. Jestem. W porządku. Więc dziękuję wam na obecną chwilę za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. To Antaos, over and out.